Cześć, tu drogi Mario. Zapraszam na zwiedzanie Monendazji. Brzmi jak z bajki i wygląda jak z bajki. Kolejny raz udało mi się zanocować na dziko, na plaży. Oto widok tego miejsca o wschodzie słońca. A potem udałem się w podróż wzdłuż wschodniego wybrzeża Peloponezu, odwiedzając takie urokliwe zatoczki i porciki. Celem mojej podróży na Półwysep Lakoński była Monemwazja, miasteczko wybudowane na skalę, mówią Gibraltar Wschodu. Ciekawa historia tego miejsca, bo w 375 roku potężne trzęsienie ziemi, które nawiedziło Peloponez, spowodowało odłamanie się od brzegu potężnej skały. Aż do VI wieku naszej ery była ona wyspą. Wtedy założono miasteczko Monemwazję i połączono tą wyspę ze stałym lądem Groblą. Na początku miasteczko było we władaniu Bizantyjczyków, potem Franków, aż wreszcie przeszło pod panowanie Imperium Osmańskiego. Różne były losy tego miejsca,
ale straciło na znaczeniu wtedy, kiedy w XIX wieku otworzono kanał koryński. Wtedy nie było trzeba opływać Peloponezu i to miejsce zaczęło tracić na znaczeniu. Kiedyś mieszkało tutaj 50 tysięcy ludzi. Dzisiaj mieszka zaledwie na stałe 10 rodzin. W czasie turystycznym ożywia się to miejsce, bo powstały tu liczne pensjonaty i hoteliki. Opuszczając Monenwazję, spotkałem księdza z rodziną na obiedzie i sam postanowiłem spożyć posiłek, dzieląc się oczywiście obowiązkowo z miejscowymi lokalsami. Przy okazji cena takiego posiłku na jedną osobę w Grecji to mniej więcej między 10 a 20 euro. Za chwilę pojawił się chyba jego brat, bo wygląda bardzo podobnie. Myślałem, że będzie wojna o ten kawałek mięsa, ale nie. Myślę, że każdemu kotu coś się ze stołu kapnie. Nie wyglądają biednie i nie żyją w biedzie. Udając się na kolejny nocleg, znalazłem na plaży kolejną atrakcję turystyczną, wrak okrętu, który spoczął na mieliźnie.